Dobry wieczór Państwu, teraz na poważnie. Witam Państwa na wieczorze organizowanym wspólnie z Solidarnymi 2010. Ja mogę krzyknąć, nie ma sprawy. Solidarnych reprezentuje pani Hanna Dobrowolska. I Jacek Kazimierski. I Ania Nowik. To jest dla nas wielki zaszczyt, że razem możemy gościć profesora, ale tym większy. Ale na tym wieczór się nie skończy. Po wykładzie i prezentacji pana profesora i po dyskusji, na którą przeznaczamy godzinę, mamy drugą część wieczoru, którą rozpocznie film Marii Dłużewskiej Polacy o współpracownikach zespołu smoleńskiego. I potem mamy rozmowę z jego bohaterami, nie wszystkimi. Jest Maria Dłużewska, którą prosimy o pokazanie się. Pan profesor i pani mecenas Maria Schonert-Winienda. Jeśli nie pomylę w tym upale nazwiska, pan Stanisław Zdziech, tak Majka? Bardzo proszę. Jeśli nie padniemy, to limit jest 23, więc będziemy mieli dużo czasu na rozmowę. Wieczór chciałbym zacząć od dwóch formalności. To jest pierwsza. Proszę Państwa, to nieformalność, to wielka radość. Powitać najwspanialsze polsko-amerykańskie, czy też polskie i amerykańskie może bardziej, małżeństwo, panią mecenas Schonert-Biniendę i pana profesora Wiesława Biniendę. Witamy jeszcze raz najserdeczniej, z wdzięcznością, kwiatami patriotycznymi. Tak, właśnie. Bardzo, bardzo wdzięczni za Państwa przyjazd, za obecność wśród nas. Chcemy także wręczyć maleńką pamiątkę od Solidarnych. To są orły w koronie, orły medalierskie na pamiątkę ze znaczkiem Solidarnych 2010 i orzeł kresowy z racji rodowodów rodzinnych, jak również zainteresowań historycznych obojga Państwa. Bardzo serdecznie dziękujemy za przybycie, za obecność i zamieniamy się za chwilę w słuch, ale jeszcze Józef Orzeł. Jeszcze druga przyjemność. Panu profesorowi chciałbym wręczyć plakietkę klubową, którą przyznajemy wyłącznie naszym najwybitniejszym gościom. I znaczek klubowy. I także pani Marii. Chyba możemy już zacząć, ale jeżeli mamy już tyle przyjemności, to chciałbym jeszcze powitać bardzo zasłużonego Ronina i w ogóle Jana Pietrzaka razem z żoną. Razem z żoną Kasią. I możemy oddać głos i ekran panu profesorowi. Dziękuję bardzo.
No jestem naprawdę tak zaskoczony i onieśmielony. Spodziewałem się może 15 ludzi. Mówię już, kto tu przyjdzie na tego, na te nudne moje wykłady. Na pewno wszystko już wiedzą i tak. I co ja tu nowego mogę powiedzieć? No, jestem naprawdę zaskoczony. Pozwolę sobie zająć pół godziny, tak mniej więcej, plus minus, żeby zreasumować to wszystko, co z kolegami do tej pory żeśmy zrobili, ale chciałbym zacząć od tego zdjęcia i od tego pytania od pani, gdzie jest pani Anna Walentynowicz? Niedawno spotkaliśmy się w Częstochowie amerykańskiej i tam syn opowiedział, jak to było, kiedy on stał w Moskwie nad łóżkiem, na którym leżała jego matka. Mówi, że leżała tak, jak spała, tak jakby spała. Nie była, w ogóle nie było widać żadnych uszkodzeń jej ciała. Rosjanin, nie wiem, lekarz czy jakiś inny urzędnik podsunął mu papier, gdzie na górze było Anna Walentynowicz, nazwisko, imię jego matki i bukwami napisany jakiś tekst i poprosił go o podpis. No, on oczywiście to podpisał. Dwa lata później okazało się, że podpisał dokument, że rozpoznał zupełnie inną osobę jako jego matka. I to dla mnie mówi, że oni mieli plan, że ten plan realizowali, że to nie był przypadek, to nie był bałagan, jak niektórzy mówią. To był precyzyjny plan, żeby nas drugiego dnia po katastrofie przygotować tak dokument i tak sytuację, żeby syn podpisał dokument, który potem pan Seremet powiedział tutaj, że to rodzina źle rozpoznała na tej właśnie podstawie. W takim kraju państwo mieszkacie, i takich macie sąsiadów. Co ja mogę zrobić? Ja tylko mogę z wami się modlić. Chciałem najpierw zacząć o takiej najnowszej wiadomości, która tutaj jak piorunem rozeszła się ostatnio w gazetach, chociaż to nie jest najnowsza wiadomość. Myśmy podali tą wiadomość do pana Mariusza Molika, który załączył to na swoim blogu w maju, ale nikt tego nie czytał. Także kiedy tutaj przyjechaliśmy, żona mówi, no to trzeba chyba do Telewizji Republika pójść, żeby niezależna, może żeby oni to zauważyli. Ja mówię, ale na pewno zauważyli, to w ogóle nie ma o czym mówić. No ale nagle okazało się, że to jest news. No więc chciałbym powiedzieć trochę na ten temat, żeby wyjaśnić, bo może są jakieś pytania. Więc gdzieś dwa lata temu prezydent Obama przeznaczył 1 miliard dolarów, czyli 1000 milionów, na to, żeby stymulować gospodarkę Stanów Zjednoczonych. I jego inicjatywą powstała tak zwane Advanced Manufacturing Partnership, AMP, który to miał, poprosił korporacje i uczelnie, żeby przygotowały strategię, jak najlepiej tą gospodarkę można byłoby poprawić. Udało się to i w związku z tym 26 września poprzedniego roku prezydent Obama postanowił kontynuację tej inicjatywy pod tytułem AMP 2.0, czyli ta jakby druga seria, a ponadto przeznaczył na to 2 miliardy dolarów. Także w ramach tej inicjatywy zostały zaproszone najlepsze uniwersytety, największe korporacje. No i wśród uniwersytetów tak się złożyło, że również został zaproszony University of Akron. Było to dziwne, no bo University of Akron to nie jest uniwersytet z pierwszej, że tak powiem, ławki.
I oczywiście dzięki mnie jest bardzo dobry, no ale... ale przesuwając żarty na bok, to było nawet dla mnie zaskakujące. No, prezydent Obama prosi o prezydenta mojej uczelni, żeby ten znalazł profesora u siebie w takich dziedzinach, które akurat odpowiadają dokładnie temu, co ja robię, czyli pracy z wielkimi bazami danymi, wizualizacji. No, takich profesorów tylko dwóch na 800 jest na mojej uczelni, czyli można byłoby pomyśleć, że może to była jakaś taka wskazówka bez nazwiska w moim kierunku. No oczywiście prezydent mojej uczelni momentalnie, no bo co on wie, on jest prezydent, to poprosił wiceprezydenta od innowacji, profesora AJ Mahajan, i ten poprosił mnie i jeszcze jednego profesora, abyśmy włączyli się w tą działalność. No i się oczywiście włączyliśmy. Tematy i po angielsku na dole i po polsku postaraliśmy się przetłumaczyć. Także one naprawdę odpowiadają temu, co ja całe życie robię i co wykorzystałem do analiz i symulacji katastrofy smoleńskiej. To są korporacje, jakie biorą w tym udział. Northrop Grumman, Siemens, Honeywell, Alcoa, Dow Chemical, Caterpillar i jeszcze kilka innych, GE, Honeywell mówiłem. Uniwersytety, MIT, najlepszy uniwersytet w dziedzinie techniki z Massachusetts, The University of Michigan, University of California, Berkeley, Georgia Tech i University of Akron. No, moja żona twierdzi, że to jest polityczny sygnał, który mają ludzie odczytać. No, ja nie jestem politykiem, jestem inżynierem, naukowcem, także ja nie umiem odczytywać takich sygnałów, także robię swoje. No i w ramach tej mojej pracy polegało to na tym, że żeśmy się zaczęli spotykać co tydzień, co dwa tygodnie i rozmawiać właśnie, jak najlepiej możemy, co możemy zrobić, żeby wpłynąć na stymulację gospodarki Stanów Zjednoczonych. Żebyśmy odebrali leadership, czyli przewodnictwo w rozwoju gospodarki. Jeden z takich inicjatyw to polega na tym, żeśmy postanowili założyć całą sieć instytutów innowacji. Chodzi o to, że w Stanach Zjednoczonych jakby gotowość do komercjalizacji, czyli od pomysłu, jaki ktoś ma jakiś pomysł na jakiś produkt czy jakiś biznes, to dzieli się od poziomu 1, taki bardzo podstawowy, do 10, kiedy można go wprowadzić już w życie. Uczelnie i National Science Foundation przeważnie zajmują się na poziomie 1 do 3 takiej komercjalizacji, czyli teoretyczne rozwiązania, jakieś bardzo podstawowe. Uczelnie również i takie agencje jak NASA również zajmują się stosowaną nauką, czyli poziomem załóżmy 4 do 6. Przemysł jest zainteresowany 8, 9, 10, tam na tej samej górze, bo oni nie mają czasu, nie mają ochoty, nie uważają, żeby to warto było pieniądze wydawać na coś, co jeszcze nie wiadomo, jak będzie działało. Także te instytuty innowacji mają wypełnić tą przerwę pomiędzy tymi pracami na uczelni i w tych agencjach, które obecnie istnieją, a tym, co przemysł potrzebuje. Właśnie taką funkcję pełnią w Niemczech Fraunhofer Institute. To jeżeli ktoś jeździ do Niemiec, to wie, że tam właśnie takie instytuty są, które mają małe projekty, które sprawdzają, czy ten produkt można masowo produkować, czy to dobrze działa, czy można zmienić jakieś elementy, żeby to lepiej działało i coś w tym rodzaju.
Także to jest jedna z inicjatyw, jaką myśmy zaproponowali. Druga taka z inicjatyw to jest numeryczna ścieżka. To po angielsku się nazywa digital thread. Chodzi o to, że w przemyśle, czy w ogóle w życiu, że tak powiem, jak ma się taki bardziej skomplikowany produkt jak samolot na przykład, to on się składa z wielu komponentów, z podzespołów. I niektóre z tych podzespołów są produkowane poza, a większość w zasadzie tych podzespołów jest produkowanych poza tak zwaną matką, tą integracyjną tym przedsiębiorstwem, jak Boeing na przykład. Boeing nie produkuje wiele rzeczy, on to wszystko łączy i wtedy wylatuje z tego samolot. Albo możemy powiedzieć Mercedes, okay? Samochód. Samochód kupuje, ma inne firmy, które mu produkują hamulce, czy jakieś tam inne układy. To wszystko się przywozi i oni to wszystko wkładają w ten jeden samochód i samochód wyjeżdża. Jeżeli coś nie działa w tym, od tych suppliers, tak zwany od tych słucham? Kooperantów, okej, okay, kooperantów, to oczywiście informacja zaraz idzie z krzykiem, że mieliście to zrobić tak, to nie działa, oni szybko poprawiają. Ale oczywiście większość dobrze działa i wtedy nie ma żadnej informacji, nie wraca żadna informacja do tych kooperantów. Okazuje się, że jest bardzo dużo ważnych informacji z dobrych produktów, z dobrych rozwiązań. I one giną. Po prostu każdy sobie rzepkę skrobie i musi wymyślać, jak to skonstruować koło od nowa. A po co? Kiedy można byłoby skorzystać już z rozwiązań gotowych. I w związku z tym jest ta propozycja, żeby od samego początku, od pierwszego pomysłu wkładać wszystkie informacje, jak to się działo, że ten pomysł się tak urodził, tak się rozwinął, tak został podbudowany i w końcu został zintegrowany do tego końcowego produktu przemysłowego. I wtedy wszyscy kooperanci będą mogli sobie skorzystać z tych informacji, zasugerować polepszenia, wiedzieć, jak to wszystko, może ktoś dobrze wymyślił w jednej gałęzi, to zastosować ten pomysł w swojej gałęzi i to bardzo przyspieszy rozwój. Chodzi o to, żeby tak szybko rozwijać się, żeby Chińczycy nie mogli nawet jak będą szpiegowali, żeby nie zdążyli naszpiegować się. Także takie dwa małe pomysły. Jeżeli chodzi o mnie, pokazywałem, zresztą pani Dłużewska była u mnie w laboratorium i sfilmowała i to będzie zdaje się w tym filmie, prawda? Także no mam rzeczywiście bardzo dobre laboratorium, muszę powiedzieć. Jest to unikalne laboratorium. Zachęcam zawsze wszystkich, żeby odwiedzili. Oczywiście zachęcałem i nadal zachęcam prokuraturę wojskową. Nawet konsula, panią konsul z Chicago, ostatnio się spotkaliśmy. No ona powiedziała, że to nie jest jej rejon. Ja mówię, no trudno, to nie jest tak daleko. Także niestety nikt do mnie nie przyjechał, muszę powiedzieć, poza panią Dłużewską, telewizją Trwam i niezależnymi mediami, które do mnie oczywiście się pojawiły. W ramach tego laboratorium postanowiłem zbadać eksperymentalnie, jak zachowuje się materiał, z którego samolot jest zbudowany. Samolot jest zbudowany z duraluminium, a ponieważ wiemy ze zdjęć i pracy archeologów o 60 tysiącach fragmentów tego samolotu rozsypanych jak szkło, jak fragmenty szkła, no to byłem ciekawy, czy to jest możliwe, żeby ten materiał tak się zachowywał. No i w związku z tym poddałem takiemu uderzeniu taką puszkę, jak tutaj widać po prawej stronie, z różnymi prędkościami. Z prędkością taką jak samolot, 2 razy większą, 3 razy większą, 4 razy większą od tego, co samolot w Smoleńsku leciał. Za każdym razem ten materiał się zginał, zwijał, ale nigdy nie pękał jak szkło. Co to mi mówi jako naukowcowi? Że ten materiał nie jest materiałem kruchym, nawet przy prędkości 4-krotnie większej od prędkości samolotu w Smoleńsku. A w takim razie, dlaczego tam w Smoleńsku leżą te fragmenty? One nie mają prawa tam być.
chyba, że zostały poddane jeszcze większej prędkości, jeszcze większej energii, niż ja mogłem to użyć w tym dziele próżniowo-ciśnieniowym. Zostawiam oczywiście kolejne, że tak powiem, wnioski do Państwa dyspozycji. Sami wiecie, jak to realizować. Ja mówię tylko jedno. Trudno dyskutować z eksperymentem. No bo Binienda źle policzył, no bo Binienda nie podał takich informacji. No dobrze, no to zrobiłem eksperyment. Tutaj już nic Binienda do tego nie ma. To jest eksperyment. To jak wezmę tą szklankę i rzucę, to na pewno się rozpryśnie, ale nie zrobię tego, bo szkoda. Na tym polega eksperyment, prawda? To jest materiał kruchy. Tamten materiał nie jest materiałem kruchym. I tak powinno być. Bo gdybyśmy budowali samoloty z materiałów jak szklanka, no to pewnie byśmy daleko nie zalecieli takim samolotem. Bo czy to ptak, czy inna przeszkoda, nawet bardzo mała, by spowodowała, żebyśmy się znaleźli bardzo szybko w powietrzu, bez ochrony tego samolotu. No ale wróćmy do modeli. Oczywiście duże modele, symulacje, to co zostałem zaproszony do pracy z Białym Domem. No i właśnie w podobnym jak ten model był rzeczywisty samolot. Tutaj widzimy zdjęcie tych tysięcy fragmentów na Ziemi, które widać. Trzeba powiedzieć, że nawet samolot Pan Am, który wiemy został poddany eksplozji ładunku wybuchowego, nie miał mniej fragmentów niż ten samolot. I to wiele mniej fragmentów. A doktor Szuladziński mówi, jeżeli są fragmenty, to znaczy, że był wybuch. Taka jest prawda. Druga ciekawostka to jest to, że wiemy o tak zwanej pancernej brzozie. Ta pancerna brzoza miała rozwalić to skrzydło. No i oczywiście mnie to zupełnie nie wyszło w moich obliczeniach. No to oczywiście pani Kublik już wyjaśniła, że to moja wina. Autorytet, tak? I tam ktoś jeszcze ścinał jakąś siekierą drzewo i tak dalej. No ale są fragmenty w kółku 40 metrów przed tą brzozą. No to jak to się dzieje? Że fragmenty, które lecą z prędkością samolotu 80 metrów na sekundę, znajdują się 40 metrów przed brzozą? No to do tej pory pan Lasek nie odpowiedział na to pytanie. To jest ciekawe. Taki mądry, a nie umie odpowiedzieć na to pytanie. A fragmenty różnie wyglądają. Jeden z tych, to profesor Obremski, którego właśnie pani Kublik starała się ośmieszyć razem ze mną i z profesorem Rondą, pokazał taką część, która widocznie ma wyrwane nity, jest zmieniony jej kształt, jest od ciśnienia wewnętrznego, widoczne są osmalenia wewnętrzne. To jest typowy dowód na to, że był wybuch. Okay? Gdziekolwiek na świecie nie jestem, w Chinach, we Francji, w Irlandii, w Dublinie, gdzie byłem niedawno, w Niemczech, ja nie muszę tłumaczyć tego. Fachowcy to widzą i od razu wiedzą. Okay? Niestety mam kłopoty jedynie tutaj na terenie, że tak powiem, między Bugiem a Odrą. Pan Jorgensen zrobił obliczenia zupełnie innego typu, aerodynamiczne. No i on powiedział, ok, jeżeli ten samolot uderzył tam, gdzie uderzył, no bo to wiemy, prawda? To i wiemy, że stracił jakąś część skrzydła. To czy to jest możliwe, żeby z 5 metrów mógł stracić te 6 metrów tego skrzydła, zostawiając sobie jeszcze 12, i poderwać się, żeby obrócić się dookoła swojej osi, aby upaść w tym miejscu, gdzie upadł. No i nic z tego jemu nie wyszło. Zresztą pan Kowaleczko, który starał się je pokazać, że pan Jorgensen zrobił błędy, zrobił również obliczenia, które w zasadzie potwierdziły obliczenia pana Jorgensena. Tutaj dla przykładu właśnie warto zobaczyć, że część tego samolotu upadła
kołami do dołu. Widać na dole zabłocone koła przednie, a część widać tam kołami do góry, gdzie koła są czyste. To są informacje, które znamy. I te informacje dla naukowców dają nam pewne wskazówki, co się mogło z tym zdarzyć. Pan Jorgensen właśnie wziął obliczenia pana Kowaleczki i ponieważ pan Kowaleczko trochę naciągał, robił takie błędy, żeby mu wyszło tak jak u pani Anodiny, no ale to łatwo takie błędy znaleźć, bo to my mówimy o matematyce, prawda, także jak 2 plus 2 nie jest 4, no znaczy, że ktoś pomylił. No więc skorygował te błędy, no i okazało się, że zgodnie ze wzorami, z całą metodologią, jaką pan Kowaleczkę zastosował, wyszło mu, że ten samolot, gdzie była brzoza, musiał lecieć co najmniej na wysokości 13,7, czyli 14 metrów. Nie 5, nie 6, nie 7, nie 8, nie 9 i tak dalej, a powyżej 14 metrów. No, ta brzoza miała 12, czyli za nic w świecie nie mógł tej brzozy dotknąć zgodnie z obliczeniami pana Kowaleczki, który jest po tamtej stronie, nie po naszej, żeby była jasność. Obliczenia pana Jorgensena pokazują dokładniej. Przede wszystkim te 14 metrów pana Kowaleczki nie gwarantują, nie uniemożliwiają obrót wokół osi i zakręt w lewo. Żeby ten zakręt w lewo zmieścić w tej koncepcji, jaką znamy w trajektorii poziomej, to okazuje się, że ten samolot musiał być na wysokości pomiędzy 27 metrów a 33 w tym miejscu, gdzie rośnie brzoza. To nawet dużo wyżej niż pan Kowaleczko wyliczył. Wiemy też o tej słynnym TAFS-ie 38, którym odkrył dr Nowaczyk. No, zapłacił za to mocno, bo go wyrzucili z pracy. I do tej pory ciężko mu, no ale takie jest życie. Takie jest życie. Tutaj widzimy na zdjęciach satelitarnych, jak Rosjanie wywieźli, wykopali metr ziemi z tego rejonu TAFSA 38. Może o tym metrze mówiła pani Kopacz. W każdym razie to nie o to chodziło, bo tutaj nie było żadnych ofiar. Do tej pory nie wiemy, dlaczego oni to zrobili. To jest pytanie, które powinna prokuratura im zadać. Jeżeli chodzi o moje badania, to ja je systematycznie przeprowadzałem metodą parametryczną. Oczywiście nie mając zaufania do niczego, co przychodziło z tych informacji od Millera, Laska i tej całej zgrai, po prostu dowiadywałem się, co można było z informacji takich w literaturze, a następnie powtarzałem obliczenia dla różnych gęstości, na przykład drzewa, czy różnych grubości, na przykład materiałów, tak, żeby zbudować pewność swojej opinii, do jakiej następnie doszedłem. Warto tutaj zauważyć, porównać zachowanie się materiału duraluminium. To są te trzy krzywe wyżej. Na osi pionowej jest naprężenie. Naprężenie to jest ciśnienie podzielone przez powierzchnię, a na osi poziomej jest odkształcenie. Tak inżynierowie przekazują informacje o charakterystyce materiału. Naprężenie względem odkształcenia. W tym samym osi współrzędnych brzoza jest ta mała kreska na dole. Wytrzymałość materiału to jest ten punkt największego naprężenia, jaki ten materiał może wytrzymać, albo możemy powiedzieć największego odkształcenia, jaki ten materiał może osiągnąć, albo energię, jaką może pochłonąć, a energię liczy się jako powierzchnia pod tą krzywą. No, chyba nie muszę obliczać, chociaż panu Laskowi prawdopodobnie powinienem, jaka jest powierzchnia pod tym trójkątem w porównaniu z tymi krzywymi. W naszym gronie widzimy, że ten trójkącik jest dużo mniejszy, takich trójkącików można tam włożyć bardzo dużo, czyli
aluminium jest wielokrotnie silniejsze, mocniejsze niż drzewo brzoza. Żeby jeszcze upewnić się, że moje obliczenia mają margines pewności, kiedy konstruowałem mój model, na którym tutaj, tu jest właśnie skrzydło, widać z tymi kreskami krótkimi, to są żebra, wzdłuż tego skrzydła są tak zwane trzy dźwigary, to są te elementy, które unoszą cały samolot. Ja postanowiłem pewnych części w tym skrzydle nie umieszczać, na przykład sloty. Sloty to są takie części wysuwane do przodu przy lądowaniu. To nie jest gruba rzecz, to jest cienka rzecz, ale ma trochę aluminium w niej też. Również tak zwane stringery. Stringery to są te linie, których widać tam na górze bardzo dużo. To są takie cełowniki, teowniki, które tutaj w przekroju widać na dole. To już jest poważne zaniedbanie z mojej strony, które osłabia skrzydło o połowę, przynajmniej o połowę, jak doktor Berczyński mówi. No ale mówię, to mi pozwoli zrobić skrzydło dużo słabsze, a w dodatku wziąłem to drzewo o 10 razy mocniejsze, żeby się upewnić, że moje wyniki są prawidłowo zrobione. No ale oczywiście Gazeta Wyborcza nie śpi. I dokonała takiego słynnego ruchu, który postanowili, zresztą tak jak moja żona tłumaczyła, to jest klasyka manipulacji wytworzona przez jakichś tam ekspertów w Rosji, stworzyć taką sytuację, żeby stworzyć tak zwany mit polityczny. No więc do tego celu najpierw zaprosili mnie do prokuratury, również profesora Rońda i Obremskiego, a następnie pokryjomy pani Kublik przestudiowała te nasze zeznania, czyli w tej sytuacji to znaczy, że prokuratura złamała prawo, bo dała nasze zeznania osobie trzeciej. No i spłodziła pani Kublik tekst pod tytułem sklejałem modele, widziałem wybuch w szopie i tak dalej. Czyli to miała być ta kompromitacja ekspertów Macierewicza. Co było ciekawe, że następnego dnia oczywiście prokuratura chcąc ratować panią Kublik i Gazetę Wyborczą od razu opublikowała nasze zeznania bez naszych nazwisk, no ale jak się mówi o profesorze Zakronu, to chyba każdy się domyśli, kto to mówi, tak? No, także można sobie przeczytać, że moje zeznanie było trzecie w kolejności, ale tutaj zdjęcie było pierwsze w kolejności. Także muszę powiedzieć, że jestem trochę dumny. No, jakby nie było, nawet pan Setlak mówi, że jestem główny ideolog Macierewicza. Gdzie ja? No w każdym razie za tą akcję pani Kublik dostała nagrodę. Gazeta, ten artykuł był wydany 17 września 2013 roku, a ona dostała nagrodę 13 grudnia tego samego roku od Gazety Wyborczej, które było w jury TVN, TVP1, Radio Z, PAP, Polskie Radio, Gazeta Prawna, Miesięcznik Press, Polsat, RMF FM, Ekspres Ilustrowany, czyli sami najlepsi. Himalaje, tak. No nie wiem, nie dostałem żadnej informacji od tego jury, ani od pani Kublik, co ona na to, że ja jestem w tej chwili wybrany przez Obamę do jego grupy ekspertów. Jakoś, nie wiem, udławiła się czy coś w tym rodzaju. Ostatni też taki manewr prokuratura zrobiła, mianowicie wzięła takie waciki, oni nazwali próbki. Te waciki dotknięte podobno w samolocie w Smoleńsku przeleżakowały w Moskwie parę miesięcy i potem przyjechały tutaj. No i ich eksperci prokuratury zrobili badania. I taką sobie metodologię wymyślili, że jak cztery urządzenia wykażą, że były ślady ładunków wybuchowych, to był. A jak trzy, to już nie był. No i byłoby wszystko dobrze, tylko ten problem, że ten czwarty, to czwarte urządzenie to mniej więcej był durszlak.
z kuchni i on nie wykazuje takich rzeczy w ogóle. Także w ten sposób mieli pewność, że że tam nie ma ośrodka Boga. No ale teraz coś się zmieniło, bo dzisiaj czytałem, że znowu prokuratura prosi o wyjaśnienie. Także ja tutaj nie wiem zupełnie, jak to się dzieje. Wróćmy do mojego modelu. Że tak powiem, strona przeciwna ciągle mówi, że moje wymiary grubości nie są prawidłowe. No, jak ich proszę natomiast o rysunki techniczne, bo mówię, przecież po co ja mam 10 razy robić parametrycznie, niech dadzą mi te rysunki techniczne, zrobię dokładnie tak, jak jest i nie będzie problemu, tak? A nie, wtedy to nie ma. No ale tak się złożyło, że wyciekły do mnie takie materiały, jak wymiary, pomiary zrobione przez biegłego prokuratury, który pojechał do Smoleńska i zmierzył. I tutaj widzimy te grubości w przekroju takiego właśnie dźwigara numer 1. Pan Setlak natomiast zadzwonił do swojego kolegi w Rosji i on jest oczywiście godny zaufania. I ten rosyjski kolega naszkicował mu, i ten szkic widzicie Państwo po prawej i po lewej stronie. I napisał nawet artykuł w Gazecie Wyborczej, że każdy inżynier na podstawie tego szkicu może już resztę sobie sam skonstruować i cały samolot będzie miał latający. No ja oczywiście nie chciałem takiego rysunku, że tak powiem, zaakceptować, bo powiedziałem, no przede wszystkim ten rysunek nie zgadza się z pomiarami prokuratury. To kto kłamie? Albo pan Setlak, czyli ten kolega z Rosji, albo prokuratura. No niech oni sobie uzgodnią, a ja wtedy, jak już oni sobie uzgodnią, no to mogę wziąć i oczywiście przeliczę na pewno zgodnie z tymi wymiarami. Ale tak pomiędzy nami, ponieważ moja praca jest opublikowana w żurnalu technicznym, każdy może sobie ją przeczytać, zobaczyć, jakie grubości używałem, no to warto zobaczyć, że jeżeli weźmiemy o tą górną część, tam czerwona wskazówka pokazuje, to grubość w miejscu tego pierwszego dźwigara jest grubość poszycia plus górna literka części literki T. Jak dodamy te dwie grubości, to będzie 3,5 mm plus 3,8 mm, czyli 7,3 mm. Prokuratura ten sam pomiar zrobiła i wyszło jej 8,8 mm. Także to jest ta różnica. Natomiast ta część pionowa literki T, które są skręcone do tak zwanego środnika, takimi śrubami, no to jak to dodam, to jest 3,5 mm plus 3 mm, to jest 6,5 mm. Czyli zgodnie z moimi obliczeniami, które ja przyjmowałem w swoim modelu, pasuje to najbliżej do tak zwanego, do takiego obliczenia E w mojej publikacji i wynik tego obliczenia widać tutaj. Nie ma żadnego zniszczenia, żaden element nie został wyeliminowany z tego modelu. Czyli w zasadzie sprawa jest zamknięta, ale pan Setlak mówi, powinienem wziąć 3 mm. No więc skąd te 3 mm wziął, tego nie wiem, ale czekam na jego decyzję. Taki jeden z blogerów pod tytułem B Budowniczy porównał nasze, że tak powiem, modele. Model Biniendy, Setlaka, który nic nie policzył, tylko zaproponował z tymi swoimi grubościami. I ponieważ dr Szuladziński niezależnie zrobił swój model, go zbudował, jest symulacja na internecie, to i Szuladzińskiego. No i co widzimy w tej ostatniej kolumnie? Że pan Setlak zupełnie się nie zna na tym, co mówi, bo jego powierzchnia przekroju, jego modelu jest większa od mojej i od Szuladzińskiego. Czyli powinniśmy pogrubić, żeby się zbliżyć do Setlaka. A on mówi, że jest za gruby. No więc weź się tu i dogadaj z człowiekiem. Mamy eksperyment. Eksperyment, na którym widzieliśmy, jak samoloty wbijały się w World Trade Center w Nowym Jorku. Tam aluminiowy samolot z takiego samego dur aluminium wbił się w ten budynek. A ten budynek na zewnątrz miał kolumny stalowe.
Doktor Szladziński zrobił symulację i tutaj jest pokazane, jak skrzydło przebija się przez te kolumny stalowe z tą prędkością, jak leciał ten samolot w Nowym Jorku. No pan Setlak powiedział, że tak, tak, ale dlatego, że tam to skrzydło było pełne paliwa. No to dlatego pan Szladziński zrobił symulację bez paliwa, żeby była jasność pełna. Czyli z pustym skrzydłem. Oczywiście, bo jest to zjawisko dynamiczne. Nawet przy takich prędkościach materiał słabszy jest w stanie przeciąć materiał mocniejszy, a stal jest trzykrotnie mocniejsza od aluminium. Trzykrotnie. Brzoza, przypomnę, była wielokrotnie, dwudziestokrotnie słabsza od aluminium. To tylko w Rosji może tak być, żeby samolot nie mógł się przebić przez drzewo dwudziestokrotnie słabsze, a mógł przez stal. No, te symulacje to oczywiście państwo znacie. Za każdym razem mamy takie same wyniki, czyli samolot przecina tak jakby mieczem zupełnie tą zapałkę żółtą, to jest ta 44-centymetrowa brzoza w porównaniu z tym samolotem prawie 100-tonowym. I oczywiście za każdym razem krawędź przednia musi być zniszczona i to na dość dużym, długim obszarze, prawie dwukrotnie grubszym od tego drzewa, ale to drzewo jest, tak jak mówię, ścięte, a górna część spada zawsze wzdłuż lotu samolotu. W Smoleńsku leżała prostopadle do lotu samolotu. Muszę oddać panu Setlakowi, że jest bardzo dobrym funkcjonariuszem, bo jemu za to płacą. Także to nie jest, że on taki mądry, tylko jemu za to płacą. Że nawet do mojego doktoranta napisał i powiedział, profesor Binienda to się nie zna. To, że to drzewo upadło w prostopadle, to tak upada naprawdę. No więc oczywiście mój doktorant w ciągu 5 minut mi przysłał ten jego e-mail i tym się różnimy. Tym się różnimy tam na Zachodzie, że mamy lojalność do siebie. Że nikt za plecami nic nie zrobi. Ja mogę mieć zaufanie do swoich studentów z zamkniętymi oczami. Okay? A profesor Cieszewski. Profesor Cieszewski był tutaj na konferencji smoleńskiej i tutaj w tym momencie zareklamuję jeszcze ciepłą książkę z drugiej konferencji smoleńskiej, gdzie profesor Cieszewski ma swoje dwa artykuły. Materiały konferencyjne, tak. Również tam jest mój artykuł. Można otrzymać, kupić taki egzemplarz, ale trzeba się skontaktować z profesorem Witakowskim. Ja myślę, że są tutaj na sali ludzie, bo spotkałem jednego z panów, którzy są w grupie organizatorów tej konferencji. Proszę bardzo, także więcej informacji od tego pana można dostać. Konferencja trzecia 20 października w tym roku. No więc wróćmy do pracy profesora Cieszewskiego. No on wziął zdjęcia satelitarne z 26 stycznia 2010 roku, z 5 kwietnia, 11 i 12 kwietnia. Zbliżył ile się da do tego miejsca, gdzie była ta brzoza i obserwował to samo miejsce. Na dole po prawej stronie mamy ze stycznia zdjęcie. No i co widzimy? W tym kółeczku i w tym trójkącie, tam jest gdzieś ta buda i gdzieś w tym rejonie miało być to drzewo. Widać ciemno. Ciemno interpretował to, że korona zasłania to, co pod tym drzewem jest, bo zdjęcie jest z satelity, z góry. Więc nie widać ani śniegu, nie widać ani śmieci, ani płotku białego. Po prostu jest czarno. Natomiast kwiecień 5 to jest po lewej na dole i na górze mamy 11, 12 i
w kwietniu. Czyli na górze mamy zdjęcia tego samego obszaru, kiedy wiemy, że samolot już złamał tą brzozę. Albo brzoza obcięła to skrzydło i się złamała sama. No i widać te białe takie plamy. Gdziekolwiek nie jestem w świecie, na przykład jak byłem w Dublinie, to się zapytałem irlandzkich studentów i profesorów, którzy tam byli, to zdjęcie na lewym dolnym rogu, czy jest bardziej podobne do tego po prawej stronie, jeżeli chodzi o ten fragment, czy do tego powyżej, do tych dwóch powyżej. I poprosiłem, żeby podnieśli ręce. Wszyscy podnieśli ręce, że oczywiście to zdjęcie z 5 kwietnia jest podobne do 11 i 12 kwietnia. No ale pan Lasek uważa, że jest podobne do tego 26 stycznia. Tak, także on pewno ma rację. Niemniej jednak cały świat uważa inaczej. No więc o co chodzi? O to chodzi, że jeżeli tak, to znaczy, że to drzewo było przynajmniej już złamane 5 kwietnia. No nie tylko, że on przeleciał, nawet gdyby chciał, to przeleciał wysoko nad nim, ale to drzewo już było złamane. Na to samo wskazuje również fakt, że drzewa brzozy, jeżeli w kwietniu, jeżeli są złamane, to są, wydają dużo soków, pienią się jak piwo. Jakiś czas temu zadzwonił do mnie dziennikarz z TVN-u, oczywiście obiecał, że zrobi ze mną wywiad i zanim opublikuje, to da mi możliwość, to śmieszne, nie? Sprawdzenia, wszyscy się śmieją już, a ja, tak, autoryzacji. Oczywiście nakłamał, zmienił wszystko, co ja mu powiedziałem, no ale jedno z tego ja też się dowiedziałem, bo ja się go zapytałem, pan tam był? No byłem 2 dni potem. A widział pan tą brzozę? No widziałem. A widział pan soki z tej brzozy? Nie. A, to dziękuję. To znaczy, że to drzewo albo było złamane 5 kwietnia i albo wcześniej, albo było suche, zdechłe innymi słowy, i w takim razie nie mamy też o czym mówić. No ale pan Lasek oczywiście działa i pani Anodina działa i to jest rekonstrukcja skrzydła lewego. Pan Macierewicz ze swoją grupą tutaj w Polsce zauważył taką ciekawą rzecz, że tu mamy tą końcówkę lewego skrzydła, a widać jasno takie dosłownie jakby ktoś przez maszynkę przemielił całą resztę środkowej części tego skrzydła. Taka największa część, która jest widoczna, to została położona z prawego skrzydła. Ona nie jest z lewego skrzydła. Czyli i tutaj musieli nakłamać i oszukać, chcieli przynajmniej, ale żeśmy do tego doszli. Także w tym miejscu nie ma nawet najmniejszej, tego typu dużej części, tylko same małe. A przypomnę, doktor Szuladziński powiedział, im mniejsze części, tym większy ładunek wybuchowy. To jest symulacja doktora Szuladzińskiego. Pokazuje tutaj, że można tak umieścić ładunki wybuchowe, że można eksplodować jedną z powierzchni tego skrzydła, ale nie naruszając drugiej powierzchni tego skrzydła. Ona się w efekcie złamie, bo to jest budowa kesonowa, ale troszeczkę później, co bardziej skomplikuje możliwość dochodzenia z naszej strony. Tak. Rekonstrukcja części, które zostały odnalezione w skrzydle, widać tutaj. I co widzimy? Wielka dziura w środku, a krawędź przednia istnieje. A przecież ta krawędź przednia powinna zniknąć, jeżeli byłaby w kontakcie z tym drzewem. To jest kolejny dowód na to, że naprawdę to skrzydło zostało urwane nie 5-6 metrów, tylko tak jak pan Jorgensen mówi, 10 metrów albo więcej, i za pomocą eksplozji w tym miejscu, które brakuje, tam, gdzie brakuje tego materiału. A tutaj żeśmy zrobili taką symulację części kadłuba, jak upada pionowo w dół. Widać tutaj, że niezależnie jakbyśmy to zrobili, to zawsze albo jedna ściana, albo druga i trochę sufitu będzie zgnieciona pod podłogą. Natomiast koledzy w Sandia National Lab zrobili symulację
tego samego fragmentu za pomocą użycia ładunku wybuchowego. Więc jakbyśmy sobie popatrzyli tutaj, jak ten ładunek wybuchowy działa, oni to zrobili z eksperymentem i symulację z tą samą metodologią, jaką ja, na jakiej ja pracuję i doktor Szladziński. Oni tam tłumaczą te wszystkie szczegóły, to nieważne. Tutaj proszę zobaczyć, co się dzieje, jak następuje wybuch. Pęka strona wzdłuż osi tego poszycia kadłuba i otwiera się na zewnątrz. Tak? Otwiera się na zewnątrz. Jeżeli w takim razie nastąpiłaby taka sytuacja, że otworzyłoby się na zewnątrz, potem upadło, to ani jedna ściana, ani druga i sufit nie powinny być przygniecione pod podłogą. Tutaj doktor Szladziński zrobił znowu symulację. Właśnie otwiera się ten sufit, że tak powiem, widać w takie klocki, które symulują ludzi i podłogę. I co ciekawe, że pomimo tego wybuchu podłoga się nie wygina. Czyli można tak umieścić ładunek wybuchowy w samolocie, że ten samolot się rozerwie, rozczłonkuje, a podłoga się nie ugnie. Dlatego to mówię, bo pan Setlak i pan Lasek mówi, no przecież podłoga jest nieugięta, to wiadomo, że nie było ładunku wybuchowego. Nie wiadomo, to jest dowód na to, że wcale tak nie musi być. A tak widzimy ten sam fragment w Smoleńsku. Widzimy po jednej stronie jedną ścianę, potem odwrócony do góry kołami część kadłuba tego samolotu, drugą ścianę i sufit. W żadnym razie tak nie mogłoby się ułożyć, gdyby on się miał rozbić od uderzenia w ziemię. To musiało się zdarzyć w powietrzu. A jeżeli się zdarzyło w powietrzu, to znaczy ci pasażerowie, którzy tam w środku byli, musieli zginąć, bo nic ich nie chroniło. Nawet gdyby przeżyli oczywiście sam wybuch, co już też nie jest możliwe. No i niedawno pan Macierewicz ze swoimi współpracownikami również dokładnie jeszcze się przyjrzał w tak zwanej salonce prezydenckiej. Tutaj na górze mamy literkę ABC, części tego kadłuba w pobliżu salonki prezydenckiej. Na dole mamy natomiast, gdzie te części zostały znalezione. ABC, takie czerwone literki. Czy widać? Widać. Słabo, ale widać. W pobliżu numeru 70 jest literka B, powyżej 70, pomiędzy 71 a 70 to jest A, a około 69 poniżej jest literka C. Samolot leci z prawej strony na lewo, stąd tam. Jeżeli to miało się dziać, tak jak jest w raporcie, że samolot jest odwrócony i uderza w ziemię, no to te części powinny zostać jeden za drugim, a one są prostopadle do ruchu samolotu. No, nie znam takiego laska, który by to mógł wytłumaczyć, naprawdę. Jakieś 40 metrów. Tak. Salonka oczywiście była sfilmowana przez fotografów pana Tuska, a następnie pan Tusk jego wyrzucił, więc on te zdjęcia dobrej jakości jakoś przekazał i wyszły do nas. Także bardzo dobrze, niech pan Tusk wyrzuca swoich pracowników, ile wlezie, bo im więcej oni się tam kłócą, tym więcej informacji do nas przychodzi. Tutaj widać właśnie na zdjęciu poniżej osmalenia, spalenia tej części. I to zdjęcie, które oczywiście potem pan Macierewicz pokazał, źródło, na początku cała ta komisja laska mówiła, że to jest fikcja, że to nie jest zdjęcie prawdziwe. A to było z szuflady pana Tuska. Pan Setlak w dyskusji takiej jest na internecie z panią Kublik mówił: Binienda kłamie, on zrobił tylko obliczenia tego kadłuba, jak on spada pionowo, ale przecież samolot leci i ma prędkość poziomą, prawie 77 metrów na sekundę. No, nie powiedział tylko swoim czytelnikom Gazety Wyborczej, że w każdej swojej prezentacji pokazuje właśnie takie symulacje całego samolotu, który uderza w ziemię, tak jakby nie było żadnego wybuchu.
o 10 stopni pod kątem 10 czy 30 stopni. Symulacje były zrobione zanim, nie wiem czy Państwo widzieli, taki samolot Boeing 727 uderzony o pustynię Meksyku. To było przedtem zrobione, także jak oni to zrobili, to miałem świetną korelację ze swoim modelem, mogłem doskalować prędkości przyspieszenia, jeżeli chodzi o pasażerów. Czy on upada kołami do dołu, czy upada kołami do góry, przynajmniej połowa pasażerów powinna przeżyć. To jest właśnie taka symulacja, ponieważ pan Setlak może gdzieś tam siedzi, ja go nie widzę, to niech sobie popatrzy. Zaprosimy go. No, może przyjdzie jutro. W każdym razie nie tylko, że ten samolot upada, tutaj jest do góry kołami, ale wyżłabia krater, głęboki krater, na głębokość 1 metra, do 2 metrów. No, to jest 80 ton, które spada z prędkością 80 metrów na sekundę, czy 270 km na godzinę. To jest ogromna prędkość. Ta energia gdzieś musi być skonsumowana. Tutaj zobaczmy następną symulację. Widzimy tutaj, że kadłub jest w całości. Nie roztrzaskuje się na 60 tysięcy fragmentów. Gniecie się tak, jak powinien się gnieść, bo to jest dur aluminium. Nie ma powodu, żeby rozprysnął się na 60 tysięcy małych fragmentów. Tak pokazuje fizyka. Pan Jorgensen przyjrzał się tym śladom na Ziemi w miejscu, gdzie upadł ten samolot i stwierdził, że możliwe, że te ślady można użyć do pokazania, że rzeczywiście, tak jak on mówi, co najmniej 10 metrów tego skrzydła lewego musiało być urwane, ponieważ tak jak on tutaj dopasował do tych, na tym rysunku do tych śladów, to wtedy by pod tym kątem ten samolot się wcisnął w to miejsce. Nie jest to teraz takie pewne, muszę powiedzieć, ponieważ jedno ze zdjęć, do jakiego żeśmy dotarli, pokazuje, że jedno z tych zadrapań ma trawę w środku. Czyli możliwe, że było już zrobione rok wcześniej, i w międzyczasie urosła trawa, a potem na drugim zdjęciu to samo zadrapanie zostało poprawione motyką czy jakimś innym narzędziem. W każdym razie tą trawę wyrwali. Może sierpem i młotem. Także nie jesteśmy pewni co do tych, bo oni pracują, oni słuchają, co my mówimy i zaraz reagują do tego. Także jak my coś zauważymy, to oni od razu przemalują, umyją ten cały wrak. Jak my mówimy, że będziemy to badać, to oni to wyczyszczą, wypolerują, a jak trzeba, to nawet inny samolot przyślą. No to jest właśnie takie, to zadrapanie. To nie jest krater, to jest zadrapanie. Także czy tam trawa była, czy tam trawa nie była, ja nie wiem, bo kto to za tym trafi, czy które zdjęcie jest sfałszowane. W każdym razie, tak czy inaczej, to nie jest krater. A to jest krater, który powinien tam być. To jest krater z prawdziwej sytuacji, kiedy samolot uderzył w ziemię. Cały budynek można do środka tego kratera tutaj włożyć. Tutaj krater zalany jest wodą, ale możemy zobaczyć, jak jest głęboki. Natomiast nawet samoloty, które upadły na skrzydło, i w tym wypadku mamy samolot DC-10 w Sioux City, Iowa, 89 rok, każdy może zobaczyć na internecie ten przykład, obrócił się jak koło młyńskie, zapalił się, wybuch, ale 178 pasażerów przeżyło, 113 tylko zginęło. Nie ma takiego jednego przypadku, kiedy wszyscy pasażerowie by zginęli w tak małej prędkości nad ziemią, na upadku na miękką ziemię. Nie ma jednego przypadku. I w dodatku stracili całe ubranie z siebie. Nawet w przypadku tego samolotu malazyjskiego możemy zobaczyć, że niektóre siedzenia są całe, niektórzy pasażerowie zginęli, ale nie są całkowicie pozbawieni ubrania.
a leciał ten samolot 10 tysięcy metrów nad ziemią z prędkością 500 mil na godzinę, czyli 3 razy albo 4 razy, no 3 razy szybciej niż Tupolew. Wnioski końcowe. Fragment lewego skrzydła nie mógł urwać się na skutek uderzenia w brzozę. Wielka ilość drobnych odłamków i rozrzut wraku oraz brak krateru świadczą o rozpadzie samolotu w powietrzu. Przy uderzeniu z prędkością 80 metrów na sekundę poszycie samolotu nie rozbija się jak szkło na odłamki. Otwarcie ścian kadłuba na zewnątrz świadczy o wybuchu. Gdyby nie było wybuchu, tylna część kadłuba oraz prawe skrzydło powinno być w całości. Większość pasażerów środkowej i tylnej części samolotu powinna przeżyć. Uderzenie kołami do góry jest lepiej amortyzowane, więc daje większą szansę przeżycia. Dziękuję bardzo. Gotowy jestem na pytania.